kosza rozparaliżowana. No uwaga, bo startujemy. To opuśćmy. Halo, halo, słychać nas? Piszcie komentarze, czy nas dobrze słyszycie. A my opowiemy Wam dzisiaj, jak ogarnąć personal statement na studia w Anglii. I generalnie zależy nam na tym, żeby Wam podpowiedzieć, jakie są tajniki, żeby napisać taki naprawdę idealny personal statement na studia w Anglii, żebyście spokojnie dostali się na studia, które sobie wybraliście. I tak też w pierwszym kroku powiemy Wam najpierw, co to w ogóle jest personal statement i o co z tym wszystkim chodzi, ponieważ jeżeli przez przypadek rekrutujecie na, nie wiem, studia gdzieś w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju, może niekoniecznie macie do czynienia z takim dokumentem. Więc personal statement jest generalnie listem motywacyjnym, który piszecie bardziej w stylu takiego pisma biznesowego, podania o pracę. To nie jest personal story. Nie piszecie historii waszego życia. Wy w personal statement musicie wyjaśnić, dlaczego jesteście zainteresowani aplikacją na wybrane kierunki, na wybrane uczelnie w Anglii. I teraz miałabym do Was generalnie pytanie, kto z Was ma już wybrane jakieś kierunki na studia w Anglii? I teraz jak możecie, to piszcie to w komentarzach. Dajcie znać. A my będziemy tutaj starać się to jakoś monitorować. Możecie śmiało na bieżąco zadawać pytania, na które będziemy starać się. Dokładnie. Generalnie chcemy, żeby to spotkanie było mega interaktywne z Wami, żebyście mieli szansę tutaj nie siedzieć i słuchać, jak my Wam teoretycznie wszystko wyjaśnimy, o co chodzi. Tylko po prostu skorzystajcie z takiej unikatowej szansy, gdzie będziecie mogli nam na żywo zadawać pytania, a my Wam podpowiemy, czy pewne rzeczy kwalifikują się do napisania w personal statement, jak je ugryźć, co z nimi zrobić, więc chwalcie się. Macie już jakieś wybrane kierunki, czekamy tutaj na Wasze komentarze. A ja w międzyczasie zacznę Wam opowiadać, jak się w ogóle za to zabrać. A więc pierwsza i najważniejsza rzecz to jest planowanie. Na studia w Anglii tak naprawdę Wasza finalna deadline, żeby wysłać podanie, to jest 30 czerwca. Nigdy, przenigdy nie siadajcie 29 do napisania personal statement, bo nic Wam z tego nie wyjdzie. Dajcie sobie czas. I o co tutaj generalnie chodzi? Przemyślcie wszystko dokładnie, tak? Weźcie sobie kartkę, ołówek i generalnie zapraszam Was, że teraz, jeżeli jesteście na naszym live'ie, to weźcie sobie właśnie jakąś kartkę, jakiś długopis, ołówek, bo będziemy razem robić notatki, żebyście sobie mogli kilka fajnych rzeczy zapisać, żebyście generalnie nie wyszli z tego spotkania, że coś tam jednym uchem wpadło, a drugim wypadło, tylko zrobimy to kreatywnie, żeby Wam rzeczywiście zostały jakieś praktyczne informacje, które jak skończymy sobie to spotkanie, siądziecie i zaczniecie pisać Wasz statement i wyjdzie Wam naprawdę rewelacyjny statement. Także planujcie, piszcie wcześniej, dajcie sobie czas, żeby sobie wszystko ogarnąć. I generalnie pierwsza nasza wskazówka jest taka, pomyślcie sobie, kim w ogóle jesteście. Każdy z Was, ponieważ pomagamy Wam już ładnych 10 lat, więc naprawdę wiemy, że każdy z Was jest kompletnie inną osobą, macie zupełnie inne zainteresowania. Z naszego doświadczenia każdy z Was robi coś naprawdę ekstra. Czasami sobie w ogóle nie zdajecie sprawy z tego i myślicie, że jak chodzicie od 3 lat na kółko chemiczne, to to jest nic wielkiego. A tak naprawdę to jest super osiągnięcie, ponieważ na przykład zwykłym takim uczęszczaniem na jakieś dodatkowe kółka, treningi, nie wiem, korepetycje, jakieś dodatkowe tutoriale, zajęcia, udowadniacie, że potraficie mądrze zarządzać Waszym własnym czasem, co jest naprawdę fenomenalną umiejętnością, bardzo, bardzo pożądaną przez brytyjskich wykładowców i przez tych ludzi, którzy będą czytali Wasz statement. Także spiszcie sobie na kartce, co Was tak naprawdę interesuje, co Was jara, co robicie na co dzień, czym się rozwijacie, ale także może w jakim kierunku chcielibyście to, co już na dzień dzisiejszy macie, gdzieś tam w przyszłości jeszcze bardziej rozwijać, co Was interesuje. Także kartka, długopis, telefon, tablet, cokolwiek się znajdzie, zapisujcie sobie Wasze hobby, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu.
Dużo z osób zgłasza się do nas i mówi, że tak naprawdę nie wiedzą, co lubią robić, ale wydaje mi się, że każdy ma taką rzecz, więc po prostu w momencie, kiedy coś robicie, coś, co sprawia wam przyjemność, nie wiem, czy to uprawianie jakiegoś konkretnego sportu, czy uczestniczenie w jakichś dodatkowych zajęciach, czy kółkach zainteresowań, właśnie w tym momencie pomyślcie o tym, że to jest właśnie ta rzecz, która sprawia wam najwięcej przyjemności. Może nie zajęcia z matematyki w szkole, tylko właśnie kółko z, nie wiem... Pisania wierszy, nie wiem jakie teraz macie dokładnie zajęcia. Jeździcie konno, jeździcie, nie wiem, tutaj mamy przykład snowboardzisty. Mamy też generalnie... Podróżowanie, to też jest zainteresowanie, to nie są tylko wakacje i wypoczynek, ale z wielu z was tak bardzo pasjonuje się wyjazdami, podróżowaniem, że jak najbardziej możecie studiować kierunki związane właśnie z tym. A nawet możecie sobie, wiecie, będąc osobą, która regularnie wyjeżdża, nie wiem... plecakiem, gdziekolwiek na świecie, to nawet nie muszą być, słuchajcie, Chiny. Nie musicie przejść przez Wielki Mur Chiński, żeby udowodnić waszym personal statement, że jesteście kreatywną osobą, która naprawdę kocha podróżowanie. Tak samo kwalifikują się na to góry izerskie, tak? Czy Tatry. Liczą się po prostu wasze doświadczenia, wasza determinacja i to, że robicie coś z pasją, bo to jest generalnie cecha, której poszukuje się w Anglii. Oni chcą dostać studentów, którzy naprawdę mają sobie jakieś prawdziwe pasje i je pielęgnują w regularny sposób. Co jeszcze sobie zapiszcie? Zapiszcie sobie wszystkie wasze osiągnięcia. I tutaj też wiemy codziennie, że często myślicie sobie, wygrałam olimpiadę chemiczną, nic takiego. Nieprawda, to naprawdę jest mega osiągnięcie. Osiągnięcie to jest też kilkuletni wolontariat, czy nawet miesięczny wolontariat. Różnego rodzaju staże, praktyki. Udział w wydarzeniach, nawet jednodniowych, nie wiem, biegu niepodległości. Tak. Tego typu rzeczy, które zazwyczaj ignorujecie, ale które tak naprawdę są pewnego rodzaju osiągnięciem. Bo wam wydaje się, że to jest nic wielkiego, my natomiast wiemy, że to jest naprawdę coś wielkiego, bo trzeba mieć w sobie określoną porcję determinacji, żeby wyjść z domu i to zrobić, tak? Więc to naprawdę bardzo dobrze o was świadczy. Więc planujcie sobie wasz statement, spokojnie zastanówcie się nad sobą. Jak macie wątpliwości, hej, pogadajcie z rodziną, z przyjaciółmi, niech oni powiedzą, jak was widzą, bo czasami nie do końca, nie wiem, właśnie coś małego wydaje wam się czymś godnym wspomnienia w waszym statemencie, a my wiemy, że to naprawdę jest fajne. I by the way, ciągle czekamy tutaj na wasze komentarze, czy podobają wam się już jakieś kierunki. Napiszcie też w ogóle, jakie waszym zdaniem macie osiągnięcia, albo czym się zajmujecie, co gdzieś tam chodzi wam po głowie i myślicie sobie, czy to się właśnie w ogóle nadaje, żeby gdzieś o tym wspominać w moim liście motywacyjnym na studia w Anglii. Chętnie damy wam wasz feedback i nasze opinie, co my o tym sądzimy, bazując na naszym 10-letnim doświadczeniu, więc myślę, że coś tam będziemy w stanie wam doradzić. Także tak jak sobie tutaj gadamy, czekamy na wasze komentarze. Budźcie się ze snu, bo jest już marzec i zostało wam tak naprawdę niewiele czasu do tego, żeby się sprężyć. Jak to wam się nie wyświetla wideo? Generalnie to, co wam się powinno wyświetlać, to jest nasza prezentacja, bo chcieliśmy bardziej skupić waszą uwagę na treści prezentacji, jak na naszych pięknych twarzach, żebyście się nie Także w tym momencie powinniście widzieć slajd o nazwie, kim jesteś. Jeżeli go widzicie, to wszystko jest ok. Dajcie nam znać, czy wam się wyświetla, ponieważ my tutaj mamy włączone komputery, na których to sprawdzamy i nam się to wszystko ładnie wyświetla, więc nie chcielibyśmy... Telefonach komórkowych też, bo mamy podgląd, także powinno być wszystko ok, mamy nadzieję. Także my tutaj w nadziei, że wszystko jest dobrze, kontynuujemy. I wy naprawdę piszcie tutaj, jakie kierunki was interesują, uczelnie, jakie macie osiągnięcia, zainteresowania, co robicie w międzyczasie. My będziemy wam tu na bieżąco podpowiadać, jak połączyć, nie wiem, na przykład żeglarstwo z aplikacją na kierunki biznesowe, tak? Bo mamy bardzo dużo tego typu aplikantów, które hobby absolutnie na pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego z kierunkiem, który chcą studiować i często gdzieś tam to pomijacie, co naszym zdaniem jest błędne, bo naprawdę fajnie można te wszystkie rzeczy razem połączyć i dzięki temu jesteście dla osoby, która będzie czytała wasze podanie, bardzo kolorową postacią, że tak sobie pozwolę to ująć. Dobra, a więc teraz zaczniemy od takich naszych praktycznych wskazówek, nie kopiujcie, błagamy was na jakieś polską, nie kopiujcie niczego z internetu, piszcie to, co siedzi wam w głowie, nawet jeżeli gdzieś tam boicie się, że nie wiem, wasz angielski nie jest wystarczająco dobry, więc się nie stresujcie, my wam pomożemy z waszych wbrew pozorom, ewentualnie, nie wiem, prościej napisanych zdań, stworzyć coś, co będzie naprawdę spełniało standardy, jeśli chodzi o poziom języka.
że się dostaniecie. Także liczy się, żeby to były po prostu wasze prace. Ponadto system UCAS posiada takie fajne urządzenie monitorujące treść, którą my tam wysyłamy, tudzież treść waszych statementów, i wyłapuje plagiaty, i tym samym, jeżeli coś skopiowaliście sobie z internetu, zostajecie automatycznie odrzuceni. Cała wasza aplikacja jest odrzucona. Dokładnie, nawet jeżeli chcecie użyć statementu, którego już używaliście rok wcześniej w waszej aplikacji UCAS, to mieliśmy też sytuację, że system to wykrył i pojawiła się właśnie informacja o tym, żeby wkleić inny statement lub zmienić go, ponieważ ten statement mają już w swojej bazie. Także naprawdę, poza tym my generalnie wierzymy w to, że wy dość zaangażowanie aplikujecie i raczej nie będziecie gdzieś tam po boku na szybkiego szukali sobie jakichś gotowców, żeby je przerobić na wasze własne potrzeby. Kolejna sprawa, trzymajcie się faktów, słuchajcie. Nie musicie wyolbrzymiać ani w jakikolwiek sposób minimalizować jakichś tam waszych osiągnięć. Starajcie się złapać jakiś taki balans językowy, żebyście też nie wywyższali się i nie pisali, że wygrałam 3 konkursy Miss Piękności, jestem najładniejsza w Polsce. Piszcie pozytywnie, że cieszycie się, że macie tego typu osiągnięcia, że czegoś mądrego się z nich nauczyliście, tak? Żeby też po prostu nikt sobie tam o was nie pomyślał, że się trochę wywyższacie, co nie zrobi dobrego wrażenia. I kolejna rzecz, żeby nie lać wody, tej przysłowiowej, którą pewnie nieraz nauczyciele polskiego mówili wam, fajne wypracowanie, tylko trochę za dużo, żeście pozmyślali. Nie musicie tego robić. My was rozmawiamy z wami codziennie i wiemy, że właśnie macie na tyle fajne osiągnięcia, zainteresowania i hobby, że nie, naprawdę nie musicie nic zmyślać, nie musicie udawać kogoś innego niż jesteście. Piszcie to, co jest bliskie faktom i temu, kim jesteście, i to będzie, że tak powiem, najlepszym rezultatem. Sekundkę. Pamiętajcie też o tym, żeby zachować balans w tym, co piszecie. Czyli z jednej strony nie przesadzajcie z opisywaniem swoich osiągnięć i cech pozytywnych i skupiacie się tylko na tym, ale czasami warto też wspomnieć o swoich słabszych stronach, bo właśnie w tym te studia mają wam pomóc i tego właśnie chcecie się na tych studiach nauczyć i właśnie dlatego chcecie na te studia pójść, żeby popracować nad tymi swoimi słabszymi stronami, czy dowiedzieć się czegoś, o czym na ten moment nie macie pojęcia, ale na pewno przyda wam się w waszym przyszłym, wymarzonym zawodzie. Także jeszcze raz, zachowanie balansu też jest równie ważne, równie ważne, co co właśnie opowiedzenie takiej swojej prawdziwej historii. Aczkolwiek, kiedy mówimy historii, zaraz tutaj Kinga widzimy, twoje pytanie, do niego wskoczymy, nie mamy na myśli historii typu w przedszkolu zobaczyłam toster i zrozumiałam, że chcę zostać inżynierem, tak? Bo nie, to nie przejdzie. Pamiętajcie, że wy aplikujecie na studia, więc musicie znaleźć naprawdę dojrzały powód, dlaczego wybraliście studia inżynierskie i jakkolwiek, nie wiem, nie mielibyście gigantycznego sentymentu do tego, że gdy upadliście z rowerka, mając 3-latka i mama wam przykleiła plaster na to zakrwawione kolano i wy teraz wiecie, że chcecie być pielęgniarką czy lekarzem i zostało wam to głęboko w sercu, to nikt się tym nie wzruszy i my też nie. My wam to skreślimy i poprosimy was, żebyście nawet tego typu historie ubrali w bardziej dojrzałe słowa i emocje, ponieważ wy też musicie udowodnić w Anglii, że mając lat 19 czy 18 jesteście dojrzałymi ludźmi, którzy świadomie podejmują swoje wybory. Także jakikolwiek pomysł wam przychodzi w związku z tymi studiami, to naprawdę przemyślcie go 2-3 razy, bo bardzo często czytamy właśnie historie o tosterze i przedszkolu, plasterkach na kolanach i tym podobnych historiach. Jakkolwiek wam się to nie wydaje słodkie, to nie działa, to nie jest wasza personal story, to jest wasz statement. Wy musicie coś konkretnie wyjaśnić, dlaczego to, a nie tamto. Ludzie w Anglii czytają tego setki tysiące dziennie. Pamiętajcie, że wy nie jesteście jedynymi aplikantami z Polski. Aplikują ludzie z Niemiec, z Hiszpanii, z Francji, z Japonii. Chin, z Japonii, ze Stanów, z Kanady, zewsząd, więc wy... Są to dojrzali emocjonalni ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą studiować i dlaczego. Dlatego musicie się na moment troszeczkę odciąć od, nie wiem, pisania jakichś referatów na języku polskim, tylko po prostu potraktować to jako coś w rodzaju, nie wiem, aplikacji o pracę. Dokładnie. Czyli tutaj już musicie przybrać o wiele bardziej dojrzałe podejście. Także raczej bym się tutaj nie skupiała na opisywaniu jakichś waszych
życiowych tragedii czy historii, tylko po prostu bardziej może sucho podeszła nawet do tematu i skupiła się na tym, dlaczego chcę studiować wybrany kierunek, co mnie skłoniło ku temu, że zdecydowałam się aplikować na tą uczelnię lub jeżeli jest to kilka uczelni, no to wiadomo, nie wspominamy ich wszystkich, ale warto nawet przejrzeć strony uczelni. Koniecznie, tak. I zobaczyć, czego oni poszukują w swoich kandydatach. Nawet jeżeli nie chcecie w statementie wspominać o uczelni, którą aplikujecie, bo czasami jest ich kilka, więc nie chcecie tutaj nikogo urazić, zresztą sami tak zawsze doradzamy, to myślę, że wszystkie uczelnie szukają podobnych kandydatów, czyli doświadczonych, w sensie takich, którzy biorą udział w różnych inicjatywach, o których zresztą już wspomniałyśmy, którzy wychodzą z inicjatywą, są zmotywowani, zdeterminowani. Także wszystko to musicie zawrzeć w swoim statementie. Dokładnie. I słuchajcie, nawet jeżeli macie jakąś historię rodzinną, na przykład pamiętam, mieliśmy historię aplikanta, który miał w rodzinie dziadka policjanta. I ta osoba aplikowała na kryminologię bodajże. Więc wydaje mi się, że w tym momencie spoko, historia rodzinna jak najbardziej, ale pamiętajcie, że trzeba ją w dojrzały sposób przedstawić, że to nie może być tak, że czytałam Sherlocka Holmesa, a dziadek był policjantem i ja chcę być kryminologiem. Nie, musicie wyjaśnić, że ten dziadek opowiadał wam o tym, jak wygląda rzeczywistość w jego zawodzie i podać jakiś przykład, ale nie taki, że przypiął, nie wiem, kajdankami gdzieś tam do aresztu jakiegoś tam, nie wiem, przestępcę. Wręcz przeciwnie, wiecie, z czym ta praca się wiąże, wszystkie też negatywy, z jakimi wiąże się ta praca, ale mimo to dalej chcecie ten zawód wykonywać, ponieważ jest to wasza pasja, coś, co chcecie robić, jesteście gotowi na wszelkie pozytywy i negatywne, które są z nią związane. Dokładnie. I to tutaj jeszcze Patrycja wspomniała o stronach internetowych uczelni, generalnie to jest wasza Biblia. Jeżeli aplikujecie na, nie wiem, kierunek fashion design, na jakieś uczelni ABC, to siadacie sobie na stronie internetowej tej uczelni opisu tego kierunku i czytacie to od A do Z, wszystkie zakładki, każde jedno zdanie, ponieważ w waszym statementie będziecie musieli odnieść się do tego, dlaczego w ogóle ten kierunek, tak, że czego wy się w ogóle tam nauczycie, bo to nie może być tak, że chciałabym studiować, nie wiem, pielęgniarstwo, bo chcę pomagać ludziom, tego czytamy też 1500 000, że chcecie przez wasze kierunki pomagać ludziom, że dzięki temu będziecie szczęśliwi i cały świat będzie szczęśliwy i będzie pokój na świecie. Wy nie jesteście kandydatami na Miss Świata, żeby marzyć sobie o pokoju na świecie. I misterów. I misterów, dokładnie. Wy aplikujecie o studia, więc musicie naprawdę wiedzieć konkretnie, że studia pielęgniarskie pozwolą wam, nie mam pojęcia, pracować z osobami chorymi i rozwijać wiedzę w zakresie na przykład, nie wiem, kardiologii dziecięcej, bo to wam się podoba, to was interesuje, w tym chcecie się doskonalić i to, w tym momencie to ma ręce i nogi, tak? No i pokazuje też, że już macie jakąkolwiek wiedzę na temat tego, co chcecie robić, tak? Czyli to nie jest jakieś wasze widzimisię, bo Padło wam do głowy, obejrzeliście Fashion Week akurat, niedawno był Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, tak? Tylko jest to jakaś pasja, która już od dłuższego czasu się w was rozwija. Dokładnie. I teraz jeszcze szybko wskoczymy na pytanie Kingi o personal statement na magisterkę. Generalnie zasady są te same co na licencjat, w sensie tylko takim, że próg jest minimalnie wyżej. Jak piszesz statement na magisterkę, musisz w nim uwzględnić wiedzę i doświadczenia, które zdobyłaś w trakcie swoich studiów licencjackich. Możesz na przykład, nie wiem, mieć ukończone swoje licencjackie z jakiegoś kierunku, na przykład finansowego, a iść na magisterkę z marketingu. Jak najbardziej możesz jedno i drugie połączyć, przy czym musisz napisać, w czym ta wiedza z finansów przyda ci się na twoich studiach z marketingu, jak jedne i drugie do siebie pasują i pozwolą ci ułożyć przyszłość. Gdy piszesz na magisterkę, musisz już mieć jakiś konkretny plan na życie. Podczas gdy wy, kandydaci na licencjaty, tu jeszcze nie ma od was takiego stuprocentowego oczekiwania, że wy już dzisiaj wiecie, że chcecie być prokuratorem generalnym w tym konkretnym sądzie, tak? Po skończeniu prawa. U was generalnie wystarczy, gdy napiszecie, że po studiach prawniczych interesowałaby was wstępnie kariera prokuratora albo, nie wiem, prawnika specjalizującego się na przykład, nie wiem, w prawie europejskim czy czymś tam bardziej, powiedziałabym, generalnym. Podczas gdy kandydat na studia magisterskie już wie, co chce robić w swoim życiu i wie, że idzie na te studia marketingowe, ponieważ planuje karierę zawodową, nie wiem, w konkretnej branży i chciałby się w tym kierunku rozwijać. Dlaczego? Ponieważ w Anglii jest taka kultura, że na studia magisterskie najczęściej aplikują osoby, które mają już 2, 3, 4 czasami i
5-6-letnie doświadczenie zawodowe, czyli po skończeniu licencjatu idziecie do pracy, pracujecie sobie tam przez kilka lat i wówczas klaryfikuje Wam się pomysł na Waszą przyszłość i myślicie, dobra, brakuje mi tej i tej umiejętności, wiedzy z tej konkretnej dziedziny, idę na magisterkę, ona trwa tylko rok, ona mnie przygotuje do dokładnie tego, żebym mogła się w moim zawodzie rozwijać. Więc tego typu informacje polecamy magisterowiczom. Agnieszka, czy warto wspomnieć o tych zaletach, które cechują większość ludzi? Rozumiem swoje pytanie, bo wydaje mi się, że troszeczkę ciężko jest generalizować, bo każdy na przykład może pisać o sobie jestem miłą, tolerancyjną osobą, która jest zawsze punktualna. To o tym nie piszcie. Jeżeli to chcecie, jest zbyt ogólne. Tak. Chyba, że umiecie to poprzeć jakimiś konkretnymi przykładami z Waszego życia. Jeżeli chcecie pisać o punktualności na przykład, to piszcie, że od 2 lat regularnie uczęszczam na, nie wiem, trening, zajęcia, wolontariat, praktykę, staż. I uważam, że będzie to pomocna umiejętność, przydatna umiejętność w zawodzie, który chcę wykonywać po tych właśnie studiach, na które w tym momencie aplikuję. Także naprawdę ciężko jest tutaj odnieść się do Twojego pytania, jednak mam nadzieję, że chociaż po części na nie odpowiedziałyśmy. Także jeżeli macie na myśli takie ogólne cechy, to po prostu zawsze popierajcie jakimiś konkretnymi przykładami i niekoniecznie nazywajcie je po imieniu. Czyli nie nazywajcie punktualności punktualnością, tylko właśnie pokażcie to, że... Dobra organizacja czasu. Dobra organizacja czasu, dokładnie. Czy właśnie... co się generalnie... dajcie nam sekundę czasu, ponieważ musimy się tylko podpiąć do prądu. W każdym razie ważne są takie jakieś konkretne umiejętności, które Was cechują. Na przykład właśnie słynne, nie wiem, jestem empatyczną osobą. Też się bardzo często zjawia tego typu przymiotnik, ale wydaje mi się, że to też trzeba umieć w jakikolwiek sposób udokumentować, że na przykład, nie wiem, pracujecie w jakiejś organizacji, która pomaga w jakikolwiek sposób ludziom, nie wiem, które w jakiś sposób życie boleśnie dotknęło i one potrzebują tego typu pomocy, więc Wy uważacie, że Wasze zaangażowanie w ten wolontariat w jakikolwiek ten sposób udowadnia, że jesteście empatyczni. Na przykład, nie wiem, pomagacie organizacji, która rozdaje obiady dla osób bezdomnych. To jest jak najbardziej przykład, ewidentny przykład bycia osobą empatyczną i to zrobi bardzo pozytywne wrażenie na komitecie, który będzie czytał Wasze statementy. Co właśnie... kolejna rzecz, która Wam się może przydać, to jest właśnie owo wyróżnienie się z tłumu, czyli zademonstrowanie jakichś osiągnięć i cech charakteru, które są unikatowe, aczkolwiek to nie zawsze, słuchajcie, musi być wygrana olimpiada chemiczna właśnie. To czasami są rzeczy, które... O tym warto wspomnieć, ale niekoniecznie musi to być, która właśnie Ciebie wyróżni jako potencjalnego kandydata. Dokładnie. To na pewno się przyda, jeżeli będziecie umieli to w jakiś kontekst umieścić. Czyli, że na przykład praca nad samo napisanie wygrałam olimpiadę chemiczną nie wystarczy. Nie wystarczy. Napiszcie, że na ten sukces pracowaliście ciężko przez rok czasu, że było to dla Was dużo wyrzeczy. Chodziliście na korepetycje, spędzaliście dodatkowe godziny na nauce czy rozwiązywaniu zadań z chemii, podczas gdy Wasi rówieśnicy tak naprawdę uczyli się tylko na wymagane sprawdziany czy klasówki, prawda? Także wymagało to od Was dużo dodatkowego czasu i wysiłku, czasami też nawet pieniędzy. Dokładnie, no i przede wszystkim zaangażowania, konsekwencji i takiej determinacji, że Wy wiecie, czego chcecie osiągnąć w życiu, że wyznaczyliście sobie cel. Chcę jak najlepiej wypaść na olimpiadzie chemicznej i konsekwentnie przez długi okres czasu dążyliście do tego, żeby go zrealizować. Kolejna rzecz, o której Wam teraz troszeczkę więcej opowiem, to jest jak generalnie ułożyć ten personal statement, jaka powinna być jego struktura. I jest prosta. Składa się generalnie dobry statement, ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Aczkolwiek warto jest zwrócić uwagę, jak którą z tych części rozbudować. Wstępy jest kilka różnych sposobów, żeby napisać dobry wstęp. Wiele osób zaczyna od cytatu, co jest raz lepszym, raz gorszym pomysłem. Jeżeli cytat, to A, króciutki, nie jakieś pół strony z książki, jedno zdanie max, napisany przez osobę, którą każdy będzie znał, czyli przez Einsteina chętnie, ale już mniej chętnie, nie mam pojęcia, przez... Waszego ulubionego pisarza. Dokładnie, którego nikt nie słyszał. Chyba, że to jest jakiś naprawdę... Polskiego, tak. Bo być może w Anglii niekoniecznie o nim słyszeli. Także i ten cytat.
nie może być wyrwany z kontekstu, nie może być jakoś głęboko filozoficzny i po napisaniu tego cytatu nie piszecie rozprawki. Jesteście dalej mentalnie w bardzo biznesowym liście, który jest tak naprawdę waszą wizytówką marketingową. Wy się w nim sprzedajecie, to jest wasze sales. Wy sprzedajecie waszą osobę, wasze umiejętności jako najlepszego kandydata na wybrane studia, więc nie piszemy właśnie tej personal story, tylko wy się sprzedajecie. Więc cytat owszem, ale cytat krótki na temat i po tym cytacie macie konkretne i jasne wprowadzenie. My generalnie preferujemy wstępy, które mają max 3 zdania i co jest najważniejszym elementem tego wstępu, musicie w nim napisać, na jakie kierunki wy aplikujecie. I tu niekoniecznie chodzi o to, żeby napisać całą nazwę kierunku, wystarczy dziedzinę, że aplikujecie na prawo, dziennikarstwo i psychologię. Nie musicie wchodzić na przykład w psychologię z francuskim i z hiszpańskim. Wystarczy sama psychologia. Ale członek tego komitetu, który będzie czytał wasz statement, musi po tym wstępie wiedzieć, co wy od życia chcecie i na jakie kierunki aplikujecie. Jeżeli on będzie musiał biegać przez cały statement i szukać w ogóle, dobra, ten ktoś świetnie jeździ konno, jeździ na deskorolce, wygrał jakąś tam olimpiadę, ale na co on w ogóle idzie, co on chce studiować, to oni to wyrzucą na śmieci. Łukasz, zaraz podejdziemy do twojego pytania, tylko tutaj jeszcze szybko skończę temat tego wstępu. Także starajcie się, żeby wstęp był konkretny, niezbyt długi i przede wszystkim jasno i wyraźnie powiedział, na jakie kierunki wy generalnie aplikujecie, żeby można było na podstawie tego przejść do rozwinięcia, w którym już wyjaśnicie, dlaczego te kierunki, a nie inne. I zanim przejdę do rozwinięcia, to Łukasz, czy wolontariat jest konieczny przy aplikowaniu na medycynę? Przy niektórych uczelniach jak najbardziej jest konieczny. Przy innych jest mniej konieczny w tym sensie, że wiesz, no, na medycynę jest naprawdę ogromna konkurencja. Trzeba się czymś wyróżnić i wydaje nam się, że progi rekrutacyjne na medycynę w Anglii są troszeczkę wyższe niż w Polsce z tego względu, że musicie zdać egzamin wstępny. Musicie mieć tutaj akurat podobnie jak w Polsce bardzo wysokie wyniki maturalne z ogólną średnią plus biologia, chemia. W rozszerzeniach często jakaś fizyka jeszcze. No i musicie już mieć jakieś doświadczenie. I jeżeli chodzi o ten wolontariat, to raczej tak. Raczej tak i to mogą być złe. Możesz zrobić na przykład, mieliśmy przypadek kandydata, który odbywał bodajże dwutygodniowe takie kursy organizowane przez jakiś polski uniwersytet, chyba gdzieś na Śląsku, w Krakowie, który był udostępniony dla licealistów. Oni mogli zza szyby oglądać jakieś tam operacje, mieli wykłady z profesorami, mieli spotkania z pacjentami, więc to było takie bardzo fajne, związane z praktyką i jakąś tam oferującą bazę teoretyczną kursy. Wolontariaty można też robić na przykład w pogotowiach ratunkowych, możecie robić przeróżnego rodzaju kursy. Nawet tylko w schroniskach, tak. Czy dla zwierząt, bo to już pokazuje, jeżeli chcecie być weterynarzem, to oczywiście tak, jest idealny wybór, ale nawet jeżeli chcecie być zwykłym lekarzem, to też pokazuje to, że macie w sobie złoża empatii, że chcecie pomagać innym, że wychodzicie poza jakieś tam swoje też granice, jesteście zdeterminowani właśnie, o czym wcześniej Natalia wspomniała, żeby wyjść z domu i coś zrobić dla społeczeństwa. Dokładnie, także zdecydowanie polecamy wolontariat i polecamy pomyśleć o nim jak najszybciej, bo im więcej tego typu rzeczy zrobicie, i to nie musi być, wiecie, półroczny wolontariat. Czy też codziennie po zajęciach. Tak, nie, wystarczy, że gdzieś tak, tam. Wystarczy, że pojawicie się, nie wiem, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, na godzinę, parę godzin i po prostu pomożecie, czy to w jakimś domu opieki, czy nie wiem, w szpitalu, dokładnie, czy w domu dziecka. Tak, więc zdecydowanie tak, jak uda wam się jakimś cudem wbić do jakiegoś szpitala, żeby tam, a mamy też takie historie takich studentów, więc wiemy, że jest to możliwe, po prostu trzeba się bardzo starać i niekoniecznie słuchajcie po znajomościach, to naprawdę nie jest jakiś wymóg, po prostu musicie w danym szpitalu też pokazać jako zdeterminowane osoby, którym bardzo zależy na tego typu wolontariacie i pozwolą wam odbyć tą taką podstawową pielęgniarską praktykę, więc naprawdę polecamy to. Mhm. Przy jakiej średniej można starać się aplikować na studia w Anglii? No,
nie ma na to standardowej odpowiedzi. Każda uczelnia ma inne wymagania. Także jeżeli interesuje Cię jakaś konkretna uczelnia lub konkretne wymagania, które Ty spełniasz, to napisz do nas na maila, którego właśnie podaliśmy w komentarzu i my wtedy podeślemy Ci wszystkie uczelnie, których wymagania rekrutacyjne spełniasz. I jeszcze tutaj druga część Twojego pytania, studia magisterskie. Słuchaj, w Anglii nie ma czegoś takiego jak 5-letnie studia magisterskie, to jest tego typu studia, może inaczej, one istnieją, ale na kilku wybranych kierunkach. Zazwyczaj są to inżynieryjne, jakieś kierunki związane z architekturą, z biochemią, z inżynierią, medycyna. Wszystkie pozostałe kierunki lecą trybem 3-letni tudzież 4-letni licencjat, roczny max, 2-roczny magister. Zazwyczaj roczny. Tak. 2-letni jest wtedy, kiedy rozkładacie go sobie na tak zwany pół etatu, czyli po prostu rozbijacie to sobie na 2 lata, czyli macie małą ilość zajęć w ciągu tygodnia, co pozwala Wam na podjęcie pracy na pełen etat. Aczkolwiek nawet przy pełnym etacie na studiach magisterskich macie naprawdę sporo czasu na to, żeby podjąć pracę, z której będziecie się spokojnie utrzymywać. Albo macie magistra w trybie sandwich, to znaczy przez jeden rok akademicki macie zajęcia związane z teorią, czyli chodzicie na różnego rodzaju wykłady, ćwiczenia, seminary. Przez drugi rok odbywacie zorganizowane lub przez uczelnię lub we współpracy z uczelnią staże i praktyki, czyli to jest takie połączenie jednego z drugim, co też jest możliwe do zrobienia licencjacie. Są też licencjacy w trybie sandwich. Dobra, i teraz wracamy do naszego statementu. I tutaj się zastanówcie, możecie nam zadawać pytania, korzystajcie z okazji, bo jesteśmy tutaj teraz online dla Was. Wchodzimy do tego, co jest tak naprawdę rozwinięcie i jak sobie w nim poradzić. Jeżeli macie jakieś pomysły na temat kierunków, które Wam się podobają i rzeczy związanych, nie wiem, z Waszymi hobby, z Waszymi zainteresowaniami, które chcielibyście wpleść do personal statementu, ale nie wiecie jak i jak to ugryźć, to piszcie, pomożemy Wam tutaj w tym. W rozwinięciu na pewno wyjaśniacie, jeżeli powiedzmy macie wybrane 2 kierunki, tak, macie prawo i psychologię, więc Wasze rozwinięcie dzielicie sobie na 2 duże akapity. W jednym wyjaśniacie, dlaczego jara Was psychologia, w drugim dlaczego prawo. I tutaj powiedzmy, że jesteśmy przy tej psychologii. Wyjaśniacie, jaką macie już zdobytą wiedzę, która Waszym zdaniem przyda się na przyszłych studiach psychologicznych oraz w czym będziecie się rozwijali podczas tych studiów. Tutaj wracam do tego, co mówiłyśmy wcześniej z Patrycją, że Waszą Biblią jest opis kierunku, który sobie wybraliście na danej uczelni. W tym opisie znajdziecie listę przedmiotów, jaka Was czeka, gdy dostaniecie się na ten kierunek, łącznie z opisami, czego oni Was tam będą uczyć. Więc zrobicie naprawdę ogromne wrażenie na uczelni, gdy napiszecie, że szczególnie interesują Was 2 lub 3 kursy związane z tym przedmiotem, podczas których rozwiniecie Waszą wiedzę w tym i w tym zakresie. To mogą być naprawdę 2-3 zdania. Nie musicie tutaj pisać jakiegoś eseju Pana Tadeusza. Piszecie po prostu, czym chcecie zgłębić Waszą wiedzę i co Wam to tak naprawdę da, żeby oni nie mieli wrażenia, że sobie tak pomyśleliście, no niech będzie psychologia, czemu nie, albo prawo, też fajny kierunek, jakoś to będzie, tylko że zadaliście sobie ten trud, poczytaliście, co Was czeka na tych studiach i jesteście w stanie w tym właśnie rozwinięciu to umotywować. W rozwinięciu również możecie napisać właśnie o Waszych osiągnięciach i fajnie je połączyć właśnie ze studiami, na przykład od, nie wiem, 3 lat chodzę regularnie na jakieś tam treningi, dzięki którym nauczyłem się super zarządzać czasem. Jestem osobą dzięki temu punktualną, zdeterminowaną i są to cechy charakteru, które moim zdaniem przydadzą się na studiach w Anglii, gdzie planuję na przykład jednocześnie będąc studentem pracować na pół etatu. I już dzisiaj mam w sobie tą cenną umiejętność zarządzania czasem, czyli nie będę studentem, który zdaje na styk moje przedmioty, bo jest sparaliżowany tym, że z jednej strony pracuje, a z drugiej strony się uczy i kompletnie nie umie sobie poradzić z tymi 2 projektami, tylko umiecie ogarnąć kilka projektów jednocześnie, tak? Więc w ten sposób staracie się wyeksponować Wasze pozytywne cechy charakteru, więc to jest właśnie to rozwinięcie. Wyjaśnienie, kim Wy jesteście, dlaczego to studia, jakie macie umiejętności, żeby sobie poradzić na tych studiach i warto jest też napisać, dlaczego chcecie studiować w Anglii, a nie na przykład, nie mam pojęcia, we Francji.
I nie piszcie, prosimy was, nie piszcie, że chcecie studiować w Anglii, bo Anglia jest fajnym, multikulturowym Nie to, co Polska. Krajem. Albo, że ma lepszy system szkolnictwa niż Polsce, bo ten polski jest beznadziejny. Nie róbcie tego. Napiszcie coś konkretnego. Najlepiej jest odnieść się na przykład do tego, że macie już powiedzmy na oku kilka firm czy korporacji, w których wymarzyliście sobie jakiś staż albo praktykę, gdzie chcielibyście aplikować, albo że wybrane przez was uczelnie oferują ciekawe wyjazdy zagraniczne, w których chcielibyście móc wziąć udział, lub że coś konkretnego, nie że mieszka tam już ciocia i wujek, bo to na nikim nie zrobi wrażenia, to nie będzie po prostu pozytywnie odebrane. I to jest generalnie też informacja, którą możecie zawrzeć w zakończeniu, gdzie piszecie, dlaczego ten konkretny kraj, i w zakończeniu też możecie ładnie podsumować coś fajnego o sobie, co już tutaj można ewentualnie po przecinku właśnie wymienić, że odnosząc się do wyżej wymienionych informacji, uważam, że jestem osobą, która się kwalifikuje, żeby poradzić sobie na tego typu studia, że mam już na swoim koncie jakieś osiągnięcia i umiejętności, które pozwolą mi sobie świetnie poradzić, będę dobrym studentem, który, z którego będziecie dumni, tak? Bo oni tego szukają, tego typu kandydaci są oczekiwani. Więc zakończenie również powinno być krótkie na temat zdanie 2. Czyli reasumując, krótki wstęp. We wstępie piszecie, na jakie kierunki aplikujecie, żeby ten dobry rekruter, który to będzie czytał, nie umie się obiegać po całym waszym statementie, domyślając się, gdzie mieliśmy takie przypadki, że przez pół statementu ktoś na przykład pisze, że jest rewelacyjnym tancerzem, a w przedostatnim zdaniu dowiadujemy się, że aplikuje na, Boże, co to było, coś związanego z biochemią. Mhm. Nie róbcie takich numerów, trzymajcie się naprawdę... Albo ktoś w ogóle nie wspomina. Tak, o to tym też się zdarza. I trzeba się naprawdę domyślać. I my wtedy musimy wchodzić w UCAS i sprawdzać, jakie są w ogóle wybrane kierunki i jedno z drugim kompletnie w ogóle nie pasuje. Także starajcie się, stwórzcie sobie jakiś plan, to co mówiliśmy wam na początku. Planujcie wszystko z góry, dajcie sobie czas, zróbcie sobie listę, papier, ołówek, rozpisujecie sobie wasze cechy charakteru, umiejętności, osiągnięcia, hobby, talenty, zaangażowanie, osiągnięcia i później sobie to wszystko fajnie układacie w tym statementie. Także gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania... To jest idealna okazja, żeby jeszcze je zadawać, dokładnie, ponieważ odpowiemy na nie na żywo. Jeżeli nie zdążycie zadać tutaj swojego pytania, bądź obejrzycie ten live później, to pamiętajcie, że możecie pisać do nas na pomoc@studiujwanglii.pl. W komentarzu napisaliśmy wam dokładny adres mailowy i znajduje się on też na slajdzie. Na slajdzie i znajdziecie nas również dla warszawiaków i osób, które mieszkają blisko Warszawy. Możecie wpadać do nas do biura. Możecie konsultować z nami, w ogóle dzwońcie do nas też tak naprawdę. Piszcie i dzwońcie, bo podpowiemy wam właśnie, jak te wasze rzeczy wszystkie ogarniać w logiczną całość, żeby to miało ręce i nogi. No i przede wszystkim musicie sami siebie docenić, bo często właśnie jesteście bardzo nieśmiali i wasze osiągnięcia, które naprawdę nas pozytywnie szokują i robią na nas ogromne wrażenia, dla was są takie, a co tam, od 10 lat jeżdżę konno, nic takiego, to naprawdę jest super osiągnięcie, także bądźcie z siebie dumni, od 10 lat to robimy i wiemy, że macie rewelacyjne, często nas ogromnie zaskakujące doświadczenia na waszym koncie, więc... Jeszcze wiadomość dla osób z Poznania i z Katowic. Niektórzy z was pewnie nie są w stanie przyjechać do nas osobiście do biura, ale będziecie mogli spotkać się z nami już w tym miesiącu, prawdopodobnie, jeżeli chodzi o Katowice, ale na pewno będziemy na targach edukacyjnych w Poznaniu, które odbywają się 24-26 marzec. Będziemy też kilka dni wcześniej, gdzie... Będziemy odwiedzać szkoły, licea. Także... I zorganizujemy różne fajne spotkania. W jakich godzinach można do nas dzwonić? Od 9 do 5. Dokładnie. Od poniedziałku do piątku. Gdy się nie wyrobicie z telefonem, piszcie nam na fejsie. Jeżeli jesteście poza granicami Polski, możecie też się z nami zgadać na Skype'ie. Także dokładnie, piszcie, podamy wam do nas Skype'a. Też możemy się w ten sposób skontaktować, możemy nawet się zgadać na WhatsAppie. Wiem, że teraz jest możliwość nawet rozmowy wideo, jeżeli komuś by się życzyła taka rozmowa.
Także wiele form kontaktu. No i zobaczymy się niedługo we własnej osobie, na spotkaniach w Poznaniu i w Katowicach. Dokładnie, także słuchajcie, waszym zadaniem na dzisiejszy wieczór jest siąść i napisać super personal statementy, które przysyłacie do nas, my je przeczytamy, damy wam feedback, co jest dobre, co złe i tak będziemy pracować nad tymi statementami, aż uda wam się osiągnąć perfekcyjną wersję, którą na 100% zaakceptują uniwersytety, a musimy się wam pochwalić, że wszystkie nasze statementy są akceptowane, sprawdzane przez nas statementy są akceptowane przez brytyjskie uczelnie, także na pewno nam się uda. Dokładnie. Także życzymy wam miłego popołudnia i zachęcamy was do kontaktu z nami i w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się.